Hejka, przeurocza niedziela, lazy Sunday, naprawdę really, really lazy Sunday, lazy Sunday. No, taka rekonwalescencja po wczorajszych przeuroczych wybrykach, których byliście świadkami? Tak, no nie całkowicie, ale tam powiedzmy skutków tych wybryków byliście świadkami. No i nawet mnie to cieszy. Tam padło pytanie, czy oglądam te filmy już na trzeźwo, jak już nagram po pijanemu. Tak, oglądam i nie usuwam ich tylko dlatego, że widzę, że się podobają. Ale dobrze, słuchajcie, rozrywać się trzeba, niekoniecznie bombą jak islamiści, ale na przykład już tam jakimś alkoholem czy czymś jak najbardziej wskazane, pod warunkiem oczywiście, że nie szkodzi to naszemu zdrowiu psychicznemu lub fizycznemu, ewentualnie naszemu otoczeniu. Ale po co nagrywam ten filmik? No jak w tytule, kochani, odnoszę się do mojego przesympatycznego kolegi Andrew and IT Style'a, który nagrywa ostatnio bardzo prounijne filmiki, bardzo fajnie się tego słucha, cieszą ojca takie dzieci, że kolega, prawda, uskutecznia taką propagandę, fajnie. Propagandę w takim pozytywnym znaczeniu, nie w negatywnym. Fajnie, bo tu chodzi też, tam się odniosłeś dzisiaj, Andrew, w swoim vlogu do Brexitu i do innych rzeczy, a ja mam do tego uwagi i zastrzeżenia, zwłaszcza do twoich argumentów i pozwolisz, że się wypowiem. Pod moim filmikiem, tam na dół trochę zeskrolujcie sobie, tak, tam znajdziecie link do tego vloga, do którego się odnoszę, do tego vloga nagranego przez Andrew IT Style'a, do którego się odnoszę i porównajcie sobie po prostu nasze opinie i będziecie mieli jakiś tam pewnie pogląd i obraz i może się też sami wypowiecie w komentarzach, do czego oczywiście zapraszam. Popełniłeś Andrew vloga pod tytułem Skutki opuszczenia Unii Europejskiej przez jakieś państwo. Skupiłeś się na Wielkiej Brytanii. Już omówiliśmy to w rozmowie na Facebooku, że dałeś ciała, jeśli chodzi o przygotowanie co do informacji na temat procedur uzyskania obywatelstwa w Wielkiej Brytanii, bo muszę to sprostować. Nie 8 lat, a 5. Rezydenturę stałą nie otrzymuje się po 5 latach, tylko po 2. I to są takie moje główne uwagi merytoryczne, no ale sam się przyznałeś, że nie do końca tam, że skupiłeś się na tym, że większość krajów Unii Europejskiej ma standard 8 lat i się tym zasugerowałeś. Dobra, spoko, nie ma problemu, wszystko jest do korekty, także to nie są żadne uwagi typu tam zjebałeś sprawę, tylko no, po prostu. To tak właściwie dla was widzów wyjaśnienie, że nie 8-5 i rezydentura po 2. Co dalej? No słuchaj, wiesz co, powiem tak, z czym się nie zgadzam? Nie zgadzam się z tym, Andrew, że wymieniasz... Znasz mnie, więc mam nadzieję, myślę, że się jestem przekonany nawet, że się nie obrazisz, jakiego języka używam, ale muszę to powiedzieć. Po prostu używasz z dupy argumentów, bo one są dla mnie z dupy tak naprawdę. Mówisz o tym, że jeżeli jakiś kraj wyjdzie z Unii Europejskiej, to jak masakrycznie dużo straci na przepływie ludzi, przepływie kapitału, że będą kontrole graniczne, że coś tam, dobrze. Przed wstąpieniem do Unii Europejskiej te kraje miały dokładnie to i jakoś kurwa... Europejska gospodarka funkcjonowała i bez Unii Europejskiej. I świetnie sobie dawała radę. Teraz nie będę podawać przykładów konkretnych krajów, chodzi mi tylko o sam fakt, że przed Unią Europejską, przed zjednoczeniem Unii Europejskiej wszystkie kraje miały granice, wszystkie kraje miały przejścia graniczne, wszystkie kraje miały swoją walutę odrębną, wszystkie kraje miały swoje odrębne regulacje dotyczące gospodarki, dotyczące praw imigracyjnych itd. i funkcjonowały. I funkcjonowały. Owszem, w wielu aspektach być może sam fakt bycia członkiem Unii Europejskiej wiele spraw upraszcza. Ale to wcale nie znaczy, że jeżeli jakiś kraj w tej chwili postanowi opuścić Unię Europejską, to jego życie tego kraju stanie się strasznie skomplikowane. Nie, ono powróci prawdopodobnie do stanu, który był przed Unią Europejską, a może nawet lepszego niż w sensie w porównaniu do tamtego. Bo słuchajcie, kontrole, to co mówisz o kontrolach na granicach, przecież to dalej jest. I co z tego, że strefa Schengen właśnie została przez Niemców zawieszona na jakiś czas. Austriaków też. Znaczy nie wiem, czy jeszcze jest, ale była na jesieni zawieszona, tak? Była. No była. Nie zaglądałem teraz do niej, nie sprawdzałem tej informacji, więc przepraszam, jeżeli się mylę, ale była zawieszona na jakiś czas. Więc poza tym gadasz o tym, że strefa Schengen, że Brexit to strefa Schengen opuści. No to tu się też pomyliłeś, bo najpierw gadasz o tym, że opuścimy strefę Schengen jako Anglicy, a wcale w niej nie jesteśmy. I zobaczcie, piękny przykład. Wielka Brytania nie jest w strefie Schengen i w niczym to nie przeszkadza w relokacji ludzi, w przepływie swobodnym ludzi. Jeśli masz ważne europejskie ID albo paszport, możesz sobie podróżować gdzie chcesz w ramach Unii Europejskiej.
kontrole, wizy, ja nie sądzę, że to wróci, więc to też są takie argumenty z tyłka wyciągnięte. Słuchaj, podajesz też tam przykłady, że wiesz, że strefa euro i tak dalej. Słuchaj, euro jest sztucznie utrzymywaną walutą. Jest sztucznie utrzymywany poziom waluty euro. I mamy doskonałe przykłady, chociażby te, co wymieniłeś, Słowację, która wprowadziła euro, czy Słowenię, które wprowadziły euro i co mają? I mają, kurwa, spadek gospodarczy. Kryzys grecki zaczął się właśnie dlatego, że wprowadzili euro, wycofali drachmę i wprowadzili euro. Euro niszczy te słabe gospodarki. Zresztą, słuchaj, mów sobie co chcesz, mieszkasz w Niemczech. Mieszkasz w Niemczech, ja mieszkałem w Niemczech w czasie, kiedy w Niemczech wprowadzano euro. I ja pamiętam, co się działo z cenami. Pamiętam ten okres kilku tam miesięcy, kiedy w sklepach były podawane jeszcze ceny, wycofywano marki i już wprowadzano euro i były podawane ceny w euro i w markach. Produkty, każdy jeden produkt, jego cena w euro była o troszeczkę wyższa w przeliczeniu na marki niż ta cena w markach. Marek się pozbyliśmy, a po co? Po to, żeby ludzie szybciej marki wydali, bo za marki kupili taniej na przykład jogurt czy mleko. I to też było sztucznie sterowane, żeby jak najszybciej marki wyprowadzić z obiegu. Już pomijając to, że naprawdę ceny wzrosły, biorąc pod uwagę moment, w którym weszło euro. Ceny wzrosły w całej Europie. Euro nie jest dobrą walutą i nie przekonuj mnie i nie przekonasz mnie do tego. Bycie w Unii Europejskiej, jasne, tylko że to powinno być na zasadzie partnerskiej. Jeżeli jakiś kraj się decyduje, żeby z niej wystąpić, to widocznie ma do tego powody. Wielka Brytania nie jest happy z tego, że jest w Unii Europejskiej, bo się zdążyli przekonać o tym, że, słuchajcie, Wielka Brytania jest krajem handlarzy. Najsilniejszym trzonem brytyjskiej gospodarki jest handel, nie produkcja. My handlujemy z całym światem. Główne miejsce przerzutu wszystkich towarów ze wschodu na zachód, z południa na północ. Największy, że tak powiem, trzon gospodarki to są tutaj warehouse, to są hurtownie i przepakowywalnie produktów. I zawsze tak było, nawet przed wstąpieniem do Unii Europejskiej. Anglia się w ogóle o to nie boi. Ten trzon gospodarki będzie zachowany. Zawsze handlowali i zawsze będą handlować. To są narodem handlarzy, żeglarzy i handlarzy. To są tradycje wielowiekowe, więc tu ja bym się w ogóle nie zastanawiał, czemu w ogóle powstał temat Brexitu. To jest zupełnie, Andrew, inna historia, że premier Cameron próbuje ubić na tym kapitał polityczny. Mówisz tam o tym, że zaczną się kłopoty dla emigrantów z Unii Europejskiej, dla Polaków i tak dalej. Nie zaczną się. Ja mam przyjaciół, ja mam znajomych. Rozmawiałem z moim kumplem, który jest wysokim urzędnikiem home office'u właśnie, który powiedział, że absolutnie ci, którzy już są w Wielkiej Brytanii, nie będą dotknięci przez żadne tego typu, w cudzysłowie, represje. Nikt, kto mieszka, słuchaj, bo ty mówisz, że trzeba będzie się na nowo starać o wizę na pracę w Wielkiej Brytanii, nawet jak się tu mieszka, tam bzdury opowiadasz. Jeżeli masz już National Insurance Number, to jesteś tu zarejestrowany jako podmiot gospodarczy w cudzysłowie, czyli jako człowiek, który pracuje i odprowadza podatki. Nikt ci tego numeru nie zabierze. I mając National Insurance Number, automatycznie masz pozwolenie na pracę. A każdy, kto mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii, posiada National Insurance Number. Więc nie będzie tu takich rzeczy. Podzieliłeś tam tych ludzi na cztery kategorie, właśnie obywatelstwo, absolutnie to nie wejdzie w życie. Politycy typu Cameron i tak dalej, oni sobie tam mogą robić medialnie akcje, że właśnie ten idzie i powstaje burza medialna, jakieś dyskusje w telewizji i w radiu i nie tylko, czy na łamach prasy o tym, że bo tam jaka będzie sytuacja imigrantów mieszkających już na wyspach. Nie zmieni się wcale. Dlatego, że przede wszystkim rząd brytyjski i premier Cameron również jest pod bardzo silną presją lobby biznesowego. A lobby biznesowe na przykład producentów żywności, czy w ogóle fabrykantów, którzy tutaj zatrudniają, właśnie głównie zatrudniają imigrantów z Europy, dlatego że są tańsi od Brytyjczyków i bardziej wydajni, ostro się sprzeciwiam. Mam kumpla, który jest właścicielem dwóch fabryk mrożonek. I on sam powiedział, że 85% stanu jego załogi na taśmach to są przybysze ze środkowej i wschodniej Europy. On nawet nie chce Anglików zatrudniać. Anglicy pracują w księgowości, w takich rzeczach, ale nie na taśmie, bo są nieefektywni. Nie tak efektywni jak przybysze ze wschodniej i środkowej Europy. I on mi powiedział, słuchaj, mówi, stary, my mamy bardzo silny, my nasze, bo to się nazywa te izby gospodarcze, tak? Te Chamber of Commerce. Te Chamber of Commerce mają ogromny wpływ na parlamentarzystów i bezpośrednio na rząd.
I one wyraźnie, te Chamber of Commerce, czyli w zasadzie wszyscy producenci, wszyscy biznesmeni, wszyscy ludzie biznesu, cały przemysł, powiedział ostro, absolutnie żadnych restrykcji wobec tych ludzi, bo my na nich zarabiamy krocie, bo oni są efektywni w pracy. Mają etykę i kulturę pracy i zapierdalają za najniższe stawki szybciej niż Anglicy. Się w życiu nie pozbędą takiej siły roboczej. I rząd i Cameron doskonale o tym wie i nie zrobi przeciwko tym ludziom, czyli imigrantom, nic. Zostawi ich w spokoju, żeby nie drażnić biznesu. Bo biznes też, nie zapominajmy, płaci za jego kampanię wyborczą. Więc to, co opowiadasz, dlatego ci mówię, to, co opowiadasz, to są twoje przemyślenia, ja wiem, tylko że ty na nie patrzysz z perspektywy berlińskiej, a ja na nie patrzę z perspektywy angielskiej. Wszystkim, czyli ja siedzę w środku tego wszystkiego. Ty może o pewnych rzeczach, które właśnie powiedziałem, nie wiesz, dlatego ci chcę o nich powiedzieć i właśnie to robię. Nie będzie tak, jak ty mówisz. Absolutnie nie będzie tak, jak ty mówisz. Wyjście z Unii Europejskiej wcale nie musi oznaczać katastrofy dla danego kraju. A wręcz przeciwnie. Bo w przypadku angielskim główny powód wyjścia z Unii Europejskiej jest to, że Anglicy się zorientowali bardzo szybko, że tak naprawdę płacą ogromne pieniądze do wspólnej puli unijnej, zwrotu to za dużo nie ma. Anglia jest jednym z tych czterech krajów Unii Europejskiej, która najwięcej wkłada do budżetu, a najmniej z niego ma. Bo tak naprawdę tego nie potrzebuje, bo jest na tyle bogatym krajem, że może dawać na tą Unię. A w sumie jakieś dotacje, coś tu się... Ja tu nie słyszałem, żeby się tu ktokolwiek o dotacje unijne starał. Naprawdę, to nie tak w Polsce czy gdzieś, że nagle ludzie zaczęli naprawdę ogromne pieniądze dostawać z Unii Europejskiej na rozwój gospodarczy, bo tu chodzi o to wyrównanie. To jest to samo, co miałeś w Niemczech. Podatek na wyrównanie szans i na wyrównanie poziomu życia między byłymi landami NRD, czyli wschodnimi landami ARFN-em. To jest to samo. Tylko wiesz, no, nie gadaj, nie opowiadaj takich rzeczy ludziom, że się zawali cały świat, że wizy, że coś tam i tak dalej. To funkcjonowało przed Unią i jakoś ludzie podróżowali. Mówisz o tym całym Eurostar i tak dalej. No i co z tego, że są osobne perony? Jakoś to ludziom nie przeszkadza w podróżowaniu. Jasne, że oczywiście bez kontroli paszportowej byłoby jeszcze prościej, ale jakoś ludzie podróżują. Nie ma może połączeń, jak mówiłeś, bezpośrednich z Berlina czy z Kolonii do Londynu, ale latają samoloty. Na Birmingham International Airport codziennie, bo sprawdzałem specjalnie przed wejściem, to ja już wiedziałem o tym wcześniej. Jest taka tania linia lotnicza Flybe, to jest niemiecka tania linia lotnicza. Codziennie lądują samoloty z Hanoweru, z Berlina i z Monachium. A co 3-4 dni lądują z innych miast niemieckich. I tych pasażerów na tych trasach, ja latałem do Niemiec swojego czasu, jak pracowałem w firmie angielsko-niemieckiej. Samolot był pełny. Żaden problem, co masz ID, masz paszport brytyjski albo cokolwiek, wysiadasz na lotnisku we Frankfurcie czy w Düsseldorfie i nikt nie stwarza problemu, i tak musisz pokazać dokument i tak. Nawet jeżeli lecisz jako obywatel teraz Niemiec do Brukseli, też musisz pokazać swoje dokumenty i też masz check-in. Więc nie pieprz mi, że coś się zmieni, bo się nic nie zmieni, będzie to samo. Tyle. Wiesz, znasz mnie, jestem emocjonalny, więc tak gadam. Słuchaj, vlog nakręciłeś fajny, bardzo rzeczowy, szczególnie z punktu widzenia tych podstaw prawnych, których tam użyłeś, bo to są rzeczy, na których prawdopodobnie dobrze się znasz. Ale część tych rzeczy, które potem opowiadałeś, to są takie twoje własne przemyślenia i one nie do końca są zgodne z prawdą. Przykro mi. A już nie będę mówić tego, co często w prywatnych konwersacjach ci podkreślam, a właściwie to powiem. Unia Europejska się kończy. Ona się kończy. Ona się kończy właśnie przez nielojalność Niemców i Francuzów. Niemiecki rząd i francuski rząd dokonał w zeszłym roku decyzji, popełnił decyzję za resztę członków i to się teraz mści i zaczyna się mścić. I tacy członkowie, nawet słabsi ekonomicznie, typu Polska, Słowacja, Czechy, Węgry, Słowenia, pokażą za chwilę Big Fuck i powiedzą, dobra, wypierdalamy z tego interesu. Chcecie z powrotem swoje pieniądze, proszę bardzo, i wypierdalać, nie chcemy być w Unii. Bo nie będziemy zarządzani przez innych. Merkel podjęła decyzję, za którą teraz oczekuje, że wszyscy w Europie będą za nią odpowiadać. Nie. Nie, droga pani Angelo Merkel, i nie, drogi rządzie niemiecki, i nie, drogi niemiecki narodzie. Macie takich władców, bo sobie ich wybraliście? Popełniałem takie decyzje, wielu z was, mówię o Niemcach, przepraszam, że taka na telewizję, wielu z was, mówię o Niemcach, sami popieracie tą politykę proimigracyjną, to sobie przyjmijcie tych uchodźców do domu teraz, jak macie z nimi problem. Bo takie kraje jak Polska, Czechy, Słowenia, czy nawet Włochy, czy Węgry nie zapraszały tych ludzi tutaj. Więc dlaczego mamy ponosić tego konsekwencje? Anglia też ich nie zapraszała. Tylko że Anglia konsekwentnie, Cameron powiedział, że nie wpuszcza nikogo. 2017-2018 będą wpuszczać pierwsze partie po kilkaset osób. A to też się może zmienić.
Zresztą premier Cameron swojego tydzień temu powiedział na temat kryzysu uchodźców, że póki co nie będzie żadnych kwot przymusowych dla Anglii i możecie skoczyć tam kurwa na kant, wiecie czego. Bo nie, my mamy dostatecznie dużo swoich obcokrajowców z całego świata. Mamy imigrantów, którzy przyjeżdżają tu pracować, a nie po zasiłek. Bo ludzie przyjeżdżający z Indii, z Pakistanu, z Afganistanu, z różnych krajów Afryki, z południowej Ameryki, ci ludzie aplikując o wizę tutaj muszą udowodnić, że są w stanie się utrzymać, czyli mają zawód, który pozwoli im się utrzymać tutaj. I wielu z tych ludzi musi przyjechać tutaj i pracować, nie na zasiłki. Tak jak przyjeżdżają ci do Niemiec teraz, który, pokaż mi ten milion pracujących teraz. Pokaż mi. Siedzą po ośrodkach i przepierdalają twoje podatki na wódkę, kurwy i jedzenie. I taka jest smutna prawda, a ty tego bronisz. Nie wiem po co. Naprawdę nie wiem po co. Unia Europejska w kształcie, w którą ty masz w głowie, się już skończyła. Nie ma ani lojalności, ani solidarności i niech to dotrze wreszcie do wielu z was. Nie ma. Skończyła się w momencie, kiedy dwa kraje dominujące w Unii Europejskiej, czyli Francja i Niemcy, postanowiły decydować za innych. Skończyło się. Przykro mi, ale to nie jest nasza wina. To jest wina Niemiec i Francji. Za rozpierdolenie Unii Europejskiej podziękujcie Angeli Merkel i panu Holandowi. A nie krajom, które teraz chcą się z niej wymiksywać, typu Anglia, Polska czy Węgry. Nie. Także to by było na tyle. Zapraszam do gotowania mojego, bo dzisiaj musakę już w końcu opublikowałem, ugotowaną wczoraj i przedwczoraj. Widzimy się za chwilę, bo będzie jeszcze żaba. Didi.